10 czerwca 2006 roku trzech więźniów zmarło w obozie w zatoce Guantanamo. Byli to Manialu Taibi, lat 30, Yasir al-Zahrani, lat 21, i Ali Abdullah Ahmed, lat 37. Ich sprawy zostały rozpatrzone, i okazało się, że dwóch z trzech panów całkiem niedługo miało zostać przeniesionych do Arabii Saudyjskiej. Pentagon poinformował media, że trzech zatrzymanych zostało znalezionych martwych po zabiciu się w pozornym pakcie samobójczym. Prezydent USA, George W. Bush wyraził poważne zaniepokojenie ich śmiercią. Kontradmirał Harry Harris, dowódca połączonych sił zadaniowych Guantanamo, powiedział, że mężczyźni byli oddanymi terrorystami i dżihadystami. Opisał te zgony jako akta asymetrycznej wojny popełnionej przeciwko nam. Według doniesień, Trzej więźniowie, dwóch Saudyjczyków jeden Jemeńczyk, powiesili się w swoich celach na pętlach zrobionych z prześcieradeł i ubrań i pozostali niezauważeni przez strażników aż do śmierci. Wszyscy trzej już wcześniej brali udział w strajku głodowym, podczas którego karmiono ich siłą. Rząd natychmiast zarządził śledztwo. Wszystkie trzy rodziny zmarłych kwestionowały wówczas amerykańską sekcję zwłok, a rząd saudyjski ogłosił swoje podejrzenia, że prawdziwa historia nie została opowiedziana. Wszystkie rodziny podjęły kroki w celu przeprowadzenia powtórnej sekcji zwłok po zwrocie ciał. Patrice Mangin, szwajcarski patolog, który kierował zespołem, zgłosił się na ochotnika do zbadania ciała al salami i powiedział, że to rutynowe jest usuwanie niektórych narządów przed autopsją, tych, które szybko ulegają rozkładowi. Niektórzy członkowie rodzin wyrazili obawy, że zwrócono im ciała bez mózgu, wątroby, nerek, serca i innych narządów, ale Margin powiedział, że władze USA zachowały narządy gardła, to znaczy krtań, kość gnykową i tarczycę. Jego zespół przez to nie mógł wydać opinii, czy mężczyzna powiesił się. Pomimo jego wielokrotnych próśb, rząd USA nigdy nie dostarczył brakujących organów. Murat Kurnas jest byłym więźniem, który został zwolniony bez postawienia zarzutów w sierpniu 2006 roku. Jest urodzonym w Turcji mieszkańcem Niemiec, który w momencie schwytania miał 18 lat, a obecnie jest obywatelem Niemiec. Jego wspomnienia, 5 lat mojego życia niewinny człowiek w Guantanamo, zostały opublikowane w wielu językach w 2007 roku. W swojej książce, Kurnas pisał o torturowaniu go podczas przesłuchania, w tym podtapianiu. Napisał również o śmierci trzech zatrzymanych w areszcie 10 czerwca 2006 roku. Osobiście twierdzi, że nie wierzy w fakt samobójstwa, z tego względu, że wszyscy więźniowie byli regularnie obserwowani przez strażników. Jak to określił, może zostali pobici na śmierć, a następnie powieszeni, a może zostali uduszeni. Główny organ. Ścigania Departamentu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych opublikował mocno zredagowaną wersję swojego raportu śledczego w sprawie samobójstw. Powtórzył opis samobójstwa każdego z trzech mężczyzn i pisał o ich śmierci jako spowodowanej przez luźne warunki w obozie. Powiedział, że znaleziono notatki o samobójstwie i dokumenty, które sugerowały planowanie masowego samobójstwa. Światło na te wydarzenia. Rzucił 7 grudnia 2009 roku Seton Hall University School of Law, publikując Śmierć w Camp Delta, wyniki badań prowadzonych w sprawie samobójstw. W raporcie stwierdzono, że śledztwo nie potwierdziło wniosku, że ci mężczyźni popełnili samobójstwo. Raport stwierdza, że zwłoki musiały być niezauważone przez co najmniej 2 godziny. Zgony nie zostały zauważone mimo stałego nadzoru pięciu strażników, którzy byli odpowiedzialni za tylko 28 więźniów w oświetlonym bloku więziennym monitorowanym przez kamerę wideo. Zgodnie ze standardami każdy zatrzymany powinien być obserwowany przez strażników co najmniej raz na 10 minut. W styczniu 2010 roku Harper's Magazine opublikował artykuł, będący wynikiem wspólnego śledztwa z NBC News, opierając się na relacji czterech członków jednostki wywiadu wojskowego przydzielonej do ochrony obozu. Ich relacja sugeruje, że trzej więźniowie, którzy zmarli 9 czerwca 2006 roku, zostali przetransportowani w inne miejsce nieznane, a następnie skierowano ich do ośrodka medycznego a nie bloku więziennego. Sugeruje to, że zgony były albo wynikiem poważnego zaniedbania w traktowaniu więźniów, albo, że trójka była tak okrutnie torturowana, że zginęła. Pułkownik Michael Bumgarner, ówczesny szef sił straży, powiedział wkrótce po wydarzeniach, że każdy z więźniów miał w ustach kłębek materiału, który miał albo wywołać zadbawienie, albo stłumić głos. Czterech żołnierzy, w tym sierżant sztabu armii Józef Hickman, powiedział, że dowódca Bumgardner nakazał wszystkim strażnikom, aby nie mówili o wydarzeniach i poinformował ich, co zamierza przekazać prasie. Czterech żołnierzy dostarczyło dowody, że władze rozpoczęły tuszowanie sprawy w ciągu kilku godzin od śmierci więźniów. W tym czasie śledczy przejęli wszystkie materiały pisemne posiadane przez więźniów Camp America, które obejmowały około 1065 funtów materiału, w tym uprzywilejowaną korespondencję prawnik-klient. Duża część relacji Hickmana została opublikowana w artykule w 2010 roku, który zaprzeczył oficjalnemu raportowi. W wywiadzie dla Democracy Now z 15 stycznia 2015 roku Hickman odpowiedział na krytykę ze strony władzy, że nie mógł obserwować działań związanych z incydentem, ponieważ był strażnikiem obwodowym i nawet nie pracował na terenie kompleksu. Hickman zaprzecza tym twierdzeniom. I sam twierdzi, że w noc domniemanych samobójstw był w obozie i mógł obserwować, co się dzieje. Hickman twierdzi, że po raz pierwszy stał się podejrzliwy, kiedy zobaczył admirała Harisa w CNN, który donosił, że doszło do samobójstwa, w którym powiesili się trzej mężczyźni. Według Hickmana, tej nocy żadni mężczyźni, a przynajmniej ich ciała, nie były przenoszone do centrum medycznego. I dlatego od razu pomyślał, że ci się nie powiesili. Gdyby doszło do samobójstwa, zostaliby skierowani właśnie do Centrum Medycznego, gdzie szczegółowo opisano by zgon. Powiedział, że zakładał, że zostanie przesłuchany przez agencje rządowe, nigdy jednak nie był przesłuchiwany, podobnie jak strażnicy, którzy byli w wieżach w okolicy lub strażnicy portowi, którzy byli dosłownie 25 metrów od kliniki medycznej. Hickman napisał niedawno opublikowaną książkę Morderstwo w obozie Delta. Sierżant sztabowy w pogoni za prawdą o zatoce Guantanamo. W październiku 2011 roku Ali Mari podejrzany o terroryzm osądzony w federalnym systemie sądowym i skazany w ramach ugody poinformował, że został poddany technice przesłuchania zwanej dryboarding, i bardzo możliwe, że właśnie w trakcie takiego przesłuchania wcześniej wspomniani mężczyźni zginęli. Na czym polega dryboarding? Jest to metoda tortur, która powoduje pierwsze etapy śmierci przez uduszenie w przeciwieństwie do podtapiania, gdzie woda jest wylewana na. Mokrą szmatę umieszczoną na drogach oddechowych pacjenta. Na wznak dryboarding powoduje uduszenie poprzez zapychanie dróg oddechowych pacjenta szmatami, a następnie zaklejanie taśmą usta i nosa. Gdy tylko Almari powiedział, że takie praktyki są stosowane w Guantanamo, niemalże natychmiast Almerido Ojeda, dyrektor Centrum Studiów nad Prawami Człowieka w Amerykach, powiązał fakt ze śmiercią trzech zatrzymanych w obozie Guantanamo. To mogłoby się zgadzać, ponieważ mężczyźni zostali uduszeni, znaleziono w ich ustach szmaty, a krtań wycięto i nie przekazano jej do powtórnej analizy. Tym samym Almrej Heda napisał, oczywiste jest, że dryboarding jest odpowiedzią na wszystkie pytania, które do tej pory zadaliśmy. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, dajcie znać w komentarzu o czym chcecie kolejną historię, zapraszam Was na Instagrama, Światowej Historii kanał Światowe Biografie. Trzymajcie się, cześć!